Witajcie serdecznie na kanale Let's Go Aga. Ja jestem Aga. Cześć, 19 czerwca. Przyznam się Wam, że nagrałam przed chwileczką sobie intro do tego filmu na zewnątrz busa, ale tak po prostu wieje, jak to u nas. No widzicie, jak wyglądam, że po prostu nic nie było słychać, a ja nie mam mikrofonu żadnego zewnętrznego, jeszcze się nie dorobiłam. Tyle. W poprzednim filmie, kochani, troszkę Wam opowiadałam o tym, jak narodziła się idea caravaningu, jak narodziła się idea posiadania własnego campervana, czyli też idea budowy campervana, więc wszystko już wiecie. Jeśli ktoś nie oglądał, to serdecznie zapraszam do poprzedniego filmu, tam się dowiecie wszystkiego. A ten film, kochani, to jest wreszcie pierwszy film z budowy campervana. Były jakieś tam shorty, troszkę na Instagramie, no i chyba pora pokazać Wam, jak nam to wszystko szło i idzie nadal, bo w tej chwili to jest jeszcze prawie camper van, więc jeszcze troszeczkę brakuje do ideału, że tak powiem. No więc, my zaczęliśmy nasze tutaj zmagania od po prostu podłogi. A w związku z tym, że to jest mega ważny temat, bo to taki fundament, o, samolot, fundament, film ten, zagadnienie to postanowiłam podzielić na dwie części, a mianowicie dzisiaj zobaczycie w tym odcinku, jak zdejmowaliśmy podłogę oryginalną, co się pod nią kryło, czyli usunięcie zanieczyszczeń i ewentualnej rdzy i konserwacja. W następnym odcinku będziemy zajmować się już ulubionym chyba tematem wszystkich, którzy przebudowują campervana, a mianowicie izolacją. Ale to nie wyprzedzajmy faktów. Dzisiaj, tak jak mówiłam, część pierwsza. Zaczynamy. Ale zanim zaczniemy, tak naprawdę, jeszcze chciałam zabawić się z Wami w taką małą grę. Znajdźcie kilka szczegółów. Ale żeby to zrobić i Wam opowiedzieć, o co chodzi, to muszę Was ze sobą zabrać. Także idziemy, kochani. Nie wiem, czy coś będzie słychać, jak mówię, bo wieje. Może jakiś taki momencik. Jesteśmy w tej chwili w miejscu, moi drodzy, gdzie parkujemy naszego busika i gdzie przyczepka też tutaj się znajdowała. No właśnie, i pokazuję Wam teraz to miejsce, które wielokrotnie widzieliście w filmach. Uwaga, 3, 4 i ry. No i cóż widzicie? To nie jest nasza przyczepa i absolutnie nie żadna nasza nowa przyczepa. To jest czyjaś przyczepa, która po prostu parkowała sobie tutaj za tymi paletami, bo tu kiedyś sobie stał kontener, ktoś tam wynajmował sobie na kontener miejsce. Tu stała ta przyczepka, jeśli gdzieś tam nie wędrowali sąsiedzi z nią, a tutaj stała nasza przyczepa. Przypominam, Adria Adora. Na moim kanale oczywiście jest playlista poświęcona przyczepce, playlista poświęcona podróżom z przyczepką. Nie ma jej, ponieważ ją sprzedaliśmy. Uhu! Cieszymy się bardzo, że nam się udało ją sprzedać. I że poszła, mam nadzieję, w dobre ręce. My o nią bardzo dbaliśmy, więc mam nadzieję, że ktoś też będzie o nią dbał i będzie przeżywał fajne przygody. No i to jest ta jedna różnica, czyli nie ma przyczepki. No myślałam sobie, że tak nasz busik stoi właśnie tu, ale no takie tam dalej po prostu tutaj zaparkował samochód, ta przyczepka nie miała miejsca. Więc zajęli to miejsce. Jak się przestawią, to, no to my zrobimy roszady i nasz busik powędruje tam, bo trochę byśmy się jednak chcieli od tego morza i tych wiatrów odsunąć, ale parę metrów, no ale mam nadzieję, że ktoś między nami będzie stał i no i wiecie, o co chodzi, trochę się tutaj to osłoni. Także nie mamy przyczepy już, czyli już nie ma jakiejkolwiek innej alternatywy podróżowania, jak tylko naszym campervanem i zresztą po to go kupiliśmy, po to go budujemy, aby tak podróżować. Dobra, jak zwykle przedłużam, bo lubię sobie pogadać, także proszę bardzo, podłoga w campervanie. No i od tego momentu rozpoczął się faktyczny proces przebudowy blaszaka Mercedes Sprinter L2H2 na campervana. I cóż, chociażby to zdjęcie oryginalnej podłogi już nam pokazało, że tak łatwo nie będzie, jak się wydaje.
I po wielu miesiącach budowy możemy stwierdzić, że faktycznie wszystko to, co wydawało się mega proste, które nam zajmie tylko chwilunię, okazywało się skomplikowaną czynnością, zajmowało dni, a czasem i to trwało i tydzień. Podłoga w tymże blaszaku zrobiona była ze sklejki 12 mm, sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej. Blaszak ten, z tego co wiemy, wykorzystywany był przez firmę rurarską i w samochodzie, w tym na pace, była zainstalowana taka zabudowa warsztatowa, półki na różnego rodzaju narzędzia. Sklejka ta była dosyć ciężka, ponieważ ważyła sama w sobie ponad 35 kg i dlatego też zdecydowaliśmy się nie zachowywać jej w tejże postaci, czyli nie kłaść jej z powrotem po procesie izolacji, ale dlatego Tarek tak ostrożnie ją wyciągał, ponieważ zastanawiał się, czy przypadkiem jej nie wykorzysta w przyszłości i zdradzę Wam, że tak też się stało. I część tej podłogi jest faktycznie w naszym busiku, ale gdzie, to Wam zdradzę w przyszłości. No i jak widać, wreszcie udało się tę sklejkę poderwać. Rzepy trzymały niesamowicie mocno. Sklejka ta była podbita taką pianką 3 mm. Podłoga troszeczkę nas w pierwszym momencie przeraziła, bo wyglądała na bardzo, ale to bardzo przerdzewiało. Ale później okazało się, że nie jest tak źle. Po sprzątnięciu, po zamieceniu troszkę to inaczej wyglądało. No i za pomocą zmiotki i szufelki Tarek bardzo dokładnie podłogę pozamiatał i odkrył jej tajemnicę. Jak się okazało, to co nam wydawało się rdzą, było faktycznie rdzą, ale rdzą lotną. Tarek troszkę oczywiście na ten temat poczytał, poszperał, zorientował się, jakie trzeba kupić środki, aby tą rdzę letną rdzę lotną usunąć. I bardzo dobrze, że się zorientował, bo tak to myśleliśmy już o tym, że będziemy musieli całą podłogę szlifować, a to za dużo czasu, zresztą szkoda by naruszać faktycznie dobrej blachy. No i sami zobaczcie, jak podłoga wyglądała faktycznie po tym, jak się ją oczyściło z kurzu, brudu i innych farfocli. Tak wygląda podłoga po 5 minutach.
spryskana Iron Off. Środkiem do usuwania lotnej rdzy. Następnie Darek podkręcał metalowe elementy od tylnego zamka. Oczywiście zajrzał pod uszczelkę i tam faktycznie okazało się, że chyba ta rdza była największa. Podziałał oczywiście również środkiem do rdzy lotnej, ale też potem musiał zeszlifować i zakonserwować. Ale to zobaczycie później. No dobra, nagramy tutaj sobie. Cześć, Lilnia! Się boi, bo ona nie wie, gdzie się w ogóle znajduje. Rosunia, to nasz przyszły domek, będziemy tym podróżować. Hejka serdeczna, 24 lutego. Już od około 3 tygodni jesteśmy posiadaczami tego królestwa. Białego Królestwa. I powoli sobie prace trwają. Przygotowujemy samochód do izolacji. Ale zanim to nastąpi, walczymy z jakimiś przejawami rdzy. I pierwotnie myśleliśmy po zdjęciu podłogi, że tu jest cała podłoga w rdzy. Bo ten samochód miał wcześniej jakąś taką zabudowę, taką warsztatową. I znaczy my już kupiliśmy bez tej zabudowy, ale tu były otwory, więc na to wskazywało, że była ta zabudowa i stwierdziliśmy, że myśleliśmy, że te dziury tutaj były w podłodze, coś tam nieszczelne, że woda, teges i że rdza. Ale się okazało, że to, Darek gdzieś tam poczytał, że to jest taka rdza lotna i kupił taki specjalny środek, iron coś tam, dwa takie w sprayu takie środki. Gdzie na drzwiach leży? A, tu widzisz. No i dobra. O, takie coś. Iron off gel, ale ten pierwszy był jakoś inaczej. Iron coś innego było. Iron mix. Także takie środki i tutaj, jak to słucham, najpierw wszystko tutaj pozamiatał, posprzątał, porobił, spryskiwał tym płynem. 5 minut trzeba było czekać i on się robił taki fioletowy. I trzeba było to spłukać. Stąd są te wszystkie tutaj zabezpieczenia, bo Darek wczoraj był na myjce, takiej zwykłej, normalnej, samochodowej i spłukiwał tą, no, to coś. I tu się pięknie już wszystko, zobaczcie, usunęło, czyli nie było tak źle, jak nam się wydawało, nie? Bo myśleliśmy, że ona jest cała w rdzy, że trzeba będzie szlifować i w ogóle szpachlować i inne rzeczy. A się okazało, że nie jest tak najgorzej. Chcemy też zdjąć tą groć na razie, tymczasowo, żeby zobaczyć, co tam dalej, nie? Bo chodzi o to, żeby wszędzie, gdzie jest możliwość dojścia, żeby zabezpieczyć. Jak ta rdza lotna zostanie usunięta, no to będziemy usuwać tą prawdziwą rdzę. Potem, nie wiem, hammerajdem czy czymś tam. Tutaj trzeba będzie kupić te takie płatki, te takie z żywicą, żeby tutaj zakleić. No i jak już to zrobimy, to będziemy przystępować do izolacji. Trwa to wszystko bardzo powoli, no ale tak jak mówię, my nie mamy gdzie robić tego. Zobaczcie, w jakich warunkach Darek pracuje. Już się ciemno robi. Znaczy już. To nie jest już, bo to już jest która godzina. Prawie w pół do siódmej, a jeszcze jest widnawo. No to jest nadzieja, że niedługo będzie można dłużej robić. Także tutaj też kombinujemy, wymyślamy co i jak tutaj wykombinować. Już tutaj powtarzałem, jak zrobić, żeby to było na plus, a nie na minus, czyli te drugie drzwi, nie? Wiadomo, tu będą główne drzwi wejściowe, a jak zrobić, żeby to z minusa zrobić plus, czyli dwa minusy muszą być, nie? Do kupy. No nie wiem, zobaczymy. Jakieś plany są w głowie, ale tak dużo oglądamy filmów,
posiłkujemy się różnymi tam filmikami właśnie ludzi, którzy sobie już poprzerabiali albo są w trakcie przeróbek. Korzystamy z doświadczeń, także myślę, że może ktoś, kto kiedyś zdecyduje się na podwójne drzwi, a my już będziemy mieć za sobą ten cały bajzel, to może wtedy skorzysta z naszych doświadczeń, nie wiem. No na pewno chcemy zrobić to porządnie, nie ma tutaj na miejsce na żadną niedoróbkę, bo to ma być już nasz taki samochodzik na lata, nie? No, ale tutaj widzę, że naprawdę jestem zadowolona z tej podłogi, bo myślałam, że to będzie gorzej, a to naprawdę jest fajnie. Dalej ta podłoga naprawdę fajnie wygląda. Słyszysz? Jesteś tam? Jestem tutaj. No, mówię, że ta podłoga wygląda bardzo fajnie, to nie jest aż tak dużo szlifowania. Naprawdę nie ma. Dobrze, że dalej doczytał o tej lotnej rdzy, bo my chcieliśmy tutaj wszystko szlifować, całą podłogę, a tutaj to wcale nie trzeba. Jestem zadowolona, bo ściany nam się wydawały takie super, dach, wszystko fajne, pięknie, a podłoga w beznadziejnym stanie. Jak to możliwe? No ale no, okazuje się, że to nie jest tak strasznie, jak się wydawało. Także nic, dalej musimy marzyć o tym, że ten kamperek jest już zrobiony i planować, no i uczyć się na innych doświadczeniach, na doświadczeniach innych ludzi. No dobra, my teraz zawozimy ten samochodzik pod dom, do nas, bo chcemy tą groć ściągnąć i ją do piwnicy zanieść. Co mówisz? Ciekawe, jak to później przykręcimy, bo to od razu nam uciekają te drzwi, widziałeś, nie? Rozprężają się. Chciałbym później to nagniemy, żeby to skręcić z powrotem. Na razie myślę, jak to odkręcić, a potem to nie wiem. No już? No, teraz po łączku. Muszę zobaczyć najpierw, jak jest z tym. Dół troszeczkę do mnie. Ile jeszcze pół centymetra dół kopni. Dobra. Za dużo mam, już gdzieś mam za duże te, ewidentnie za dużo mam. Liczki już. Mogę to kręcić? Kręcić. Nie idzie. Czekaj, idzie. Muszę, no kręć. Dobra, jest. To jest raz, dwa, trzy, cztery. Tam też są cztery z tamtej strony? Mhm. Zardzewiała zła. Musiała woda. Może wiesz, może jakaś wilgoć się, bo to wiesz, może parowało czy coś, nie, w środku. Aż się boję. Ostatnio. Teraz widać już tutaj podłogę, która została potraktowana szlifierką. Ogniska prawdziwej rdzy zostały usunięte i podłoga została przygotowana do konserwacji środkiem Rust Stop, takim szarym mazidłem. Zresztą to też będzie później widać. Jak widać, te pierwsze prace związane z budową campervana były dosyć żmudne,
ale to jeszcze było nic w porównaniu z izolacją campervana. Witam 3 marca. Cóż, roboty powolutku nas postępują. Słuchajcie, tak to już wygląda. Bardzo ładnie. Ja jeszcze nie widziałam tych efektów, więc razem teraz oglądamy. Grodzi jeszcze nie ma. Za chwilkę grodź wraca. Ściana grodziowa wraca na swoje miejsce. Zdjęliśmy ją, bo chcieliśmy się upewnić, czy tutaj nie ma rdzy. I nie było rdzy. Podłoga generalnie wygląda całkiem. Było na niej dużo rdzy lotnej. No tutaj, gdzie są te szare plamki potraktowane podkładem, to była taka rdza, którą trzeba było zeszlifować. Darek to zrobił. No i właśnie za chwilę będziemy zakładać ścianę grodziową po to, żeby można było tym autem jeździć, bo to jest auto tak zwane towarowe. Towarowe, ciężarowe, jakby powiedzmy, coś takiego, no. I nie można nim jeździć, nie możemy nim jeździć bez tej ściany, bo musielibyśmy teraz przerejestrowywać na osobowe, kempingowe, ale to też trzeba byłoby różnych innych rzeczy dużo spełnić. A nam nie chodzi o to, żeby tą ścianę usuwać, a tym samochodem trzeba się co jakiś czas przejechać, nie? Żeby wszystko w nim dobrze działało. Także co? Jeszcze raz pokazuję, zobaczcie, jak wygląda podłoga. Jakiś efekt już jest. Cieszę się bardzo, że coś tutaj w ogóle idzie do przodu. W naszych tutaj ciężkich warunkach polowych. Bo wiecie, że nie mamy gdzie zrobić, kiedy robić. No ale coś się dzieje. Także idziemy teraz do piwnicy, przynosimy ścianę grodziową. Witam kochani wszystkich 18 marca. Piękna pogoda. Pogoda, która taka się zdarza u nas o tej porze roku raz, może na 2 tygodnie. Ale dziury. I ja zamiast dzisiaj w plener wyruszać, to ja zostałam zaangażowana do malowania tego. Malowania naszej tutaj bazy na campervanach. Mam nadzieję, że znajdę miejsce, bo jest piękna pogoda i trzeba szybciutko, o tam będziemy malować, gdzie te auta widać. Tu jakiś kolaż na mojej drodze. Tutaj już na mnie czeka bałeczek, Hammerite i ta oto podłoga. Nasz przyszły campervan w takiej oto postaci w tej chwili. Będę dzisiaj malować po raz drugi tę oto podłogę. Podłoga była pomalowana raz przez Darka i wreszcie chcemy zakończyć etap zabezpieczenia antykorozyjnego. Pogoda nam po prostu krzyżowała wszystkie plany, bo taka jaka jest w tej chwili, pojawia się dosłownie raz na 2 tygodnie w obecnym czasie. Jeden dzień pogody, potem pada, leje, wieje i tak po prostu sobie czekamy, uczymy się cierpliwości. Hammerite, taki oto wałeczek, wszystko przygotowane, no i jadę. Jak ją w końcu pomalujemy, wreszcie będzie można przystępować do izolacji. Uff, ale jeszcze Wam szybko pokażę tak naprawdę i powiem w skrócie, co zostało zrobione. No więc tak, wiadomo. Podsuficzka zdjęta, tutaj te wszystkie sklejeczki pościągane. Darek ładnie podłogę oczyścił z jakiejkolwiek rdzy, chociaż więcej było rdzy lotnej niż tej takiej sensu stricte. Co tu zrobiliśmy jeszcze? A mianowicie troszkę się bawiliśmy z tą przegrodą, ściągaliśmy, zakładaliśmy. Tu był taki jakby, no nie wiem jak to w ogóle nazwać, taki jakby odbojnik, taka ścianka była wysunięta do tyłu. Takie coś było gdzieś mniej więcej 15-centymetrowe. Zdjęliśmy to, na nowo została ścianka założona, czyli tak, oczyszczona podłoga, pomalowana, tutaj to wszystko też nad kola, Darek też przejrzał, no i będziemy wreszcie kłaść izolację. Jeszcze do końca nie jesteśmy pewni co, bo zastanawiamy się, czy tylko Armaflex, czy styrodur, ten taki lepszy z tą, tak to powiedzieć, tą folią aluminiową po obu stronach. Nie wiemy jeszcze. Zastanawiamy się,
w Norwegii po prostu masakra, wybór nikły i bardzo drogie, no ale musimy to zrobić. Także ja już nie gadam, tylko teraz zabieram się do pracy, rodarcy. O tak. Jak wam mówiłam, już chyba zdaje się w pierwszym filmie, że będziemy budować pod chmurką. Tak więc faktycznie się działo. Film ten wam udowadnia. Ciekawa jestem, czy zauważyliście, ile razy zmienialiśmy miejsce naszych prac. Ależ piękne słońce. Szczerze mówiąc, to tutaj nasze prace będą trwały bardzo powoli, jeśli ta pogoda będzie nam tak wszystko krzyżować, naprawdę. Darek malował kiedy? W czwartek, i to też nie było takiej rewelacyjnej pogody dosłownie. Tak już naprawdę na siłę w ten czwartek. Tu na razie położymy woreczek. Kijek do rozmieszania, otwieramy farbę. Ok. Rozmieszamy. Jeszcze wezmę papierek sobie, żeby przeszyć. Dobra, i lejemy. Ja już leję wszystko, bo to jest resztka. Mamy jeszcze małą puszeczkę. Nie wiem, czy w ogóle wystarczy na całą podłogę, ale na ile wystarczy, na tyle wystarczy. To już jest droga warstwa, a podłoga była naprawdę w dobrym stanie. Ale naczytaliśmy się bardzo dużo odnośnie Mercedesu Sprinteru, że mają słabe blachy, to więc chcemy, zanim zamkniemy, to wszystko dobrze zabezpieczyć, nie? Żeby potem nie płakać. Niby na tej puszce Hammerite, tu kupionej w Norwegii, jest, że tą farbę powinno się malować w 10 stopniach. Tą farbę używać. I wreszcie jest 10 stopni. Dobra. Ok. Przetrzemy, żeby tutaj dookoła nie nachlapać. Zamkniemy puszeczkę, wsadzimy do worka. I zaczynamy zabawę. To nie jest takie proste, nie? Jak się nie maluje gdzieś w domu, czy przy warsztacie, czy coś. Wszystko trzeba do tych torebek odkładać, zabezpieczać. No i dobra. Tak to wygląda. Przystępuję do dzieła. Zaczynamy od tej strony. Tyle, ile sięgnę. Tyle tutaj pomaluję. Zobaczymy, czy to w ogóle wałeczek zda egzamin, nie? Może będę musiała używać tego. No, pędzelka jedna. Nawet nieźle to idzie, szczerze płaszczyzna.
No i kochani, moi drodzy, mamy to pomalowane dwa razy, a w pewnych miejscach i trzy. Zabezpieczona, mam nadzieję, podłoga nasza fest. To teraz tylko dzisiaj będziemy kminić nad tym, co faktycznie położyć. Musimy podjąć decyzję. Musimy kupić, bo to będzie wszystko przychodziło kurierem. Tutaj też tak od ręki nie kupisz. Tego wszystkiego trzeba zamawiać. Więc tak, jeszcze raz powtórzę. Albo Armaflex, albo styrodur. Jeszcze zastanawiamy się. Ten taki lepszy styrodur PIR, czy jakoś tak się on nazywa, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie jakiś etap już za nami. No, jestem zadowolona. Wreszcie ten dzień nastał, gdzie można było swobodnie malować. Jejku, tyle czekać na głupie pomalowanie, nie? No cóż, to teraz sobie tu trochę posprzątam, ogarnę i chyba sobie tutaj klapnę, wypiję herbatkę i zjem kanapeczkę. I już nic innego mi nie pozostało, jak czekać, aż podłoga wyschnie, żebym mogła zamknąć dobrze auto, tam założyć uszczelkę z tyłu i zawieźć później auto tam dalej, tam taki dym się unosi, tam dalej. Postawić na parking, a Darek teraz jest w przyczepie naszej i tam zakłada jeszcze jedno gniazdko. Bo być może podczas Wielkanocy wybierzemy się w naszą taką pożegnalną podróż z przyczepą, bo będziemy chcieli ją sprzedać i jeszcze w jedną podróż się udać i nacieszyć się nią jeszcze troszeczkę. I mamy nadzieję, że przyczepa pójdzie w dobre ręce, że ktoś będzie się też nią cieszył tak bardzo, jak my się cieszyliśmy nią. Ja teraz sobie tutaj, o, herbatka. I cieszę się pogodą.